Witam na kanale Eko Niezależny. Słuchajcie, dzisiaj rano wstałem, po prostu jak wyjrzałem za okno, to szok i niedowierzanie. 14 kwietnia, a na zewnątrz biało. Postanowiłem przyjechać szybko na budowę, żeby przygotować kolejny materiał związany z produkcją z fotowoltaiki, ponieważ no, z jednej strony wcale nie idzie w ten śnieg, ale z drugiej strony jest to chyba taki idealny moment i ostatni przed, mam nadzieję, poprawą już aury, aby nagrać właśnie prezentację, w jaki sposób system SolarEdge radzi sobie z zaśnieżonymi panelami. W poprzednim materiale pokazywałem Wam, jaki jest wpływ cienia, takiego wygenerowanego sztucznie, na produkcję. Mogliście zauważyć, że tutaj ta produkcja w zasadzie się nie zmieniała, a kładliśmy tylko kawałek tektury na jednym z modułów. Natomiast dzisiaj postanowiłem zrobić taki test, ponieważ no, mamy śnieg. Na pewno ten śnieg na instalacji się znajduje w większości. I teraz postaram się odgarnąć śnieg z części paneli i zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas produkcji. Czy SolarEdge pokaże nam, że ta część paneli, która będzie odśnieżona, będzie miała produkcję, a pozostałe nie? Czy też może w jakiś sposób to uśredni? Myślę, że będzie to dobry kolejny przykład na to, jak ten system może działać i jaki jest wpływ właśnie zasłonięcia modułów na produkcję. Dlatego też udajmy się może teraz do instalacji i zobaczycie, jak to wygląda. Najpierw jeszcze oczywiście krótki rzut oka na obecną produkcję, która no prawdopodobnie wynosi zero, bo są wczesne godziny poranne. No słuchajcie, 14 kwietnia, godziny poranne, za 15:08 rano. Ja nie wiem, coś mi się wydaje, że zanim zima w tym roku się zacznie, to ta poprzednia jeszcze się nie skończy po prostu, bo przecież za oknem śnieg. Więc to nie jest normalne w tej pogodzie, że tak się już pochrzaniło, że to po prostu jakiś szok. Jak widzicie, na razie zero produkcji, panele są zaśnieżone. Słuchajcie, przejdę zaraz na zewnątrz i odśnieżę część tych paneli i zrobimy sobie kolejne testy właśnie, które pokażą nam, w jaki sposób SolarEdge będzie sobie radził z produkcją w takich pochmurnych dniach i w przypadku, kiedy nie wszystkie moduły są odśnieżone. Zapraszam zatem na zewnątrz. No słuchajcie, tak to właśnie wygląda. W kwietniu, w połowie kwietnia. Dobra, biorę moją odśnieżarkę. Postaram się to jakoś tak w miarę poodśnieżać. Może właśnie nie wszystko, żebyście zobaczyli, w jaki sposób SolarEdge sobie poradzi później i pokażę Wam te wyniki w związku z produkcją. Jak widzieliście, przed chwilą tej produkcji nie było, a ja w tej chwili przejdę i tutaj co drugi moduł postaram się w jakiś sposób odśnieżyć, chociaż widzicie, ten śnieg zjeżdża, bo jest w tej chwili plus jeden. No ale może się uda to jakoś fajnie pokazać. Także biorę się do pracy. No słuchajcie,
jak widzieliście, starałem się zrobić jakąś taką kratkę na tych panelach. Niestety, no, śnieg sam zjeżdża, a to też jest dobry przykład tego, że niektórzy się zastanawiają, czy te panele się czyści w zimie, czy ten śnieg zjedzie. Jeżeli one są lekko ciepłe, jeżeli jest taka sytuacja, że kąt tych paneli jest zachowany, czyli minimum te 30 stopni, słuchajcie, śnieg sam zjeżdża. Naprawdę nie potrzeba przy tym nic więcej robić. Ale teraz przejdziemy do komputera, zobaczymy, czy jest jakaś produkcja. Jeżeli ona będzie, to poczekamy też chwilkę i ja Wam pokażę, czy SolarEdge odnotuje, widzicie te na tych modułach, jaśniejsze i ciemniejsze moduły, czy będzie od razu widać, które są zasłonięte, a które nie. Stąd też pokażemy po raz kolejny, jak działa optymalizacja w tym systemie. Zobaczcie, że te tylne moduły są całe zasypane śniegiem, są na płasko, więc one raczej jakoś bardzo produkować nie będą. Jeżeli w ogóle się uruchomią, to będzie to bardzo nieduża produkcja. Natomiast tutaj z tego przedniego rzędu jak najbardziej coś na pewno się pojawi, także zapraszam do komputera. No i słuchajcie, co to nam się pojawiło, proszę bardzo, 100 watów. Jak widzieliście, przy takim zachmurzeniu i przy tylko części osłoniętych modułów, no więcej się pewnie nie uzyska, no ale też są godziny poranne. A jednak mimo wszystko zobaczcie, tak niewielka powierzchnia odśnieżona, czyli w granicach zaledwie 20 kilku modułów, i to też nie jakoś specjalnie precyzyjnie, a produkcja już się pojawia. Dach zaśnieżony, praktycznie 80% paneli jest zasłoniętych, a SolarEdge sobie radzi i działa. Czyli mimo tak niewielkiej ilości, napięcie było wystarczająco podbite przez optymalizatory. Falownik zdążył się uruchomić i rozpoczął produkcję. Żeby nie być gołosłownym, no zobaczcie też, godzina w tej chwili za 3:08. Także wczesna poranna pora. Jak dla fotowoltaiki oczywiście. No to za chwilkę wrócimy do samego SolarEdge'a, bo trzeba poczekać, aż on sobie tam na portalu dane zaktualizuje i zobaczymy, czy będzie widać taką produkcję jak gdyby w kratkę na części modułów. No i zobaczcie, jak to po kilku minutach wygląda, jak ładnie się produkcja porozkładała. Te panele, które zacząłem odśnieżać, tak mniej więcej w kratkę, niektóre na dole, niektóre na górze. Już się produkcja rozpoczęła. Wprawdzie jest to niewiele, bo jak widzieliście, 100 watów z tej części uzyskaliśmy. Ale to jest raptem odśnieżonych kilka modułów. A przecież wszystkich jest 115 sztuk, także no, zobaczcie, dach zaśnieżony, tylny rząd, czyli ten, który tu widzicie jako górny, no, zero produkcji, bo na nim leży śnieg. Natomiast na dole, tak w kratkę, był ten śnieg zgarniany, raz na górze, raz na dole, przynajmniej tak się starałem, no i to, co samoczynnie nie zjechało, to oczywiście utrzymuje się. No, produkcja jest, prawda? Czyli to pokazuje, że naprawdę SolarEdge jest wart tego, że jest systemem droższym właśnie z tego powodu. Podbija napięcie już na niewielkiej liczbie modułów, pozwala się uruchomić falownikowi i jest produkcja. Tam niektórzy pisali komentarze, naprawdę aż się uśmiałem, że tak, najlepiej to zasłonić wszystkie moduły, a i tak będzie produkcja. Nie no, już nie przesadzajmy, prawda? Natomiast jak widzicie, te, które są w większym stopniu odsłonięte, rozpoczęły produkcję. Także ja uważam, że SolarEdge nie ma sobie równych i w słoneczne dni ta produkcja jest wyższa o jakieś 2-3% dzięki optymalizacji, a w dni pochmurne lub w przypadku, kiedy jakiś cień pada na moduły, no jednak nawet do 25% jest lepsza produkcja. Ona występuje dłużej.
I tutaj nikt nie przekona mnie do tego, że inne systemy są lepsze. Jak widzieliście, produkcja jest bardzo niewielka, jednak bardzo ładnie było to widoczne właśnie w systemie monitoringu SolarEdge'a. Po raz kolejny udało się wykazać, że wpływ zacienienia jest bardzo dobrze interpretowany przez system i poprzez optymalizację mocy jednak ta produkcja jest lepsza niż w przypadku takich tradycyjnych instalacji. Dlatego właśnie polecam ten system każdemu, kto jest zainteresowany montażem fotowoltaiki i kto chce, aby jego instalacja w trudnych warunkach wytwarzała jednak więcej energii. Myślę, że w dniu dzisiejszym to tyle. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do jego dalszego oglądania. Dajcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli Wam się materiał podoba. I z takich jeszcze informacji na koniec, słuchajcie, ponieważ widzę, że naprawdę jest spora oglądalność tego kanału, że Wam się te treści podobają. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli uda się osiągnąć 5000 subskrypcji lub 500 000 wyświetleń, wówczas postaram się zrealizować jakiś live. Będziecie mogli teraz zadawać pytania, będę na nie odpowiadał. Także zapraszam do szerokiego komentowania i do dalszego oglądania przygotowanych dla Was materiałów. Dzięki za wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Cześć!